Dzisiaj chcemy mówić o wyjątkowym, proroczym Bożym Kościele. Czy jest taki Kościół? Sądzę, że jest. Biblia daje nam podstawę do tego, żebyśmy bardzo realnie spojrzeli i poszukali taki Kościół. Kościół, który został przepowiedziany, ruch religijny, który został zapowiedziany na dużo, dużo wcześniej. Na prawie 2,5 tysiąca lat wcześniej, że pojawi się taki ruch religijny, który będzie miał takie przesłanie, które będzie głoszone przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Wiele osób nie ma pojęcia. Może dlatego, że wiele społeczności religijnych nie tak bardzo przykłada uwagę do proroctw biblijnych. Jesteśmy jednym z nielicznych kościołów, który bardzo poważnie traktuje Boże proroctwa. Rozumiemy, że one nie zostały napisane dlatego, że komuś się to tak podobało, ale to była Boża wola. Bóg chciał przez te proroctwa coś zwiastować, coś powiedzieć. I dlatego dzisiaj chcemy właśnie na ten temat powiedzieć. Gdyby ktoś postawił pytanie adwentystom, co jest wyjątkowego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego? Jakie byśmy udzielili odpowiedzi? Co jest nietypowego w tym Kościele? Co jest charakterystycznego dla tego Kościoła? Jaką byśmy udzielili odpowiedź? Przede wszystkim, że jest to Kościół, który przestrzega cały dekalog. Bo wiele kościołów mówi, że zachowują Boże przykazania. Oczywiście są wspólnoty religijne, które próbują powiedzieć, że przykazania Boże są już nieważne, że zostały, prawda, zniesione wraz ze śmiercią Pana Jezusa i tego typu uzasadnienia. Ale jeżeli ktoś poważnie traktuje Słowo Boże, to jest świadomy, że dekalog nigdy nie przestał istnieć. On jest podstawą egzystencji. Jeżeli odłożymy dekalog, to praktycznie nie ma szansy, żeby jakakolwiek cywilizacja mogła dalej przetrwać. Dlatego spostrzegamy ten Kościół, że jest wyjątkowy, bo cały dekalog, łącznie z Dniem Sobotnim. Dalej. Nauczamy, że w niebie jest co? Świątynia. To jest niezwykle ważne. Powiem wam, że wiele kościołów protestanckich, czy w ogóle wiele kościołów, kończy służbę Chrystusa na momencie wniebowstąpienia. I na tym się kończy. Jesteśmy jednym z nielicznych kościołów, który mówi, nie, nie. Chrystus nie tylko poszedł do nieba, ale wszedł do niebiańskiej świątyni. I tam w tej świątyni służy na rzecz zbawienia ludzi. To jest niesamowite. Jeden z naszych wykładowców robił doktorat na Uniwersytecie Oxford i później, kiedy przedstawił swoją pracę, z wielkim szacunkiem odniesiono się i zrozumiano, że adwentyści jak gdyby troszeczkę poszli dalej, ponieważ nie zatrzymali się tylko w niebowstąpieniu Pana Jezusa, ale to, co pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, że Chrystus wstąpił do nieba, do świątyni w niebie, niezbudowanej rękoma ludzkimi, żeby wstawiać się za nami. To jest niezwykle ważne. Ale możemy również powiedzieć, że Kościół ten jest wyjątkowy, bo ma inne zrozumienie, jeśli chodzi o stan umarłych. Jest to niesamowite, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wierzy w zmartwychwstanie, wierzy w te prawdy, które od samego początku zostały podane. To kłamstwo, które wypowiedział wąż w raju, nie umrzecie. Ono zostało w różny sposób przekształcone, ale ono brzmi jak echo do dnia dzisiejszego. Pamiętam, kiedyś prowadziłem pogrzeb. Był w gronie duchowny z innego kościoła, w którym oczywiście wierzą w nieśmiertelność duszy. I chciałem uświadomić, że Kościół apostolski, że Kościół chrześcijański wierzył w śmiertelność człowieka, nie w nieśmiertelność duszy. I kiedy apostoł Paweł tam w Atenach przed wybitnymi osobami, filozofami,
liczącymi się w szczególny sposób w tej kulturze greckiej, gdzie filozofia była wysoko postawiona. I on zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Jak go potraktowano? Wyśmiano go. Nazwano go bajarzem. Dlaczego? Bo mówił, że człowiek umiera i jego stan można porównać do snu śmierci i powstanie do życia wiecznego, zmartwychwstanie. No bo kim byli Grecy? To byli poganie. Platon, Arystoteles to byli twórcy nieśmiertelności duszy w tej kulturze greckiej. I chrześcijaństwo w pewnym momencie przyjęło ten pogląd. Ale to nie jest pogląd biblijny. To nie jest pogląd, który wierzyli w Starym Testamencie i to nie jest pogląd, który wierzył Pan Jezus, apostołowie i Matka Pana Jezusa. To jest niezwykle ważne. Dalej. Ktoś może powiedzieć, ten Kościół jest wyjątkowy, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, dlatego że posiada dar proroczy. Zawsze charakteryzowało to Boży Kościół, że był prorok. Ktoś, przez kogo Bóg przekazywał swoje przesłanie. Dar proroczy. I jesteśmy przekonani, że ten dar został objawiony w działaniu skromnej osoby Ellen White. Nazywała się jeszcze przed mężem Harmon. Jako 17-letnia dziewczyna po raz pierwszy miała widzenie. Ale dalej możemy powiedzieć. Ten Kościół jest wyjątkowy, dlatego że ma szczególne zasady zdrowia, które różniły go od samego początku do dnia dzisiejszego. Powiem szczerze, że te zasady zdrowia są czymś wyjątkowym i moglibyśmy dużo na ten temat rozmawiać, ale chciałbym dalej pójść. Dalej. Ten Kościół jest wyjątkowy. Dlaczego? Bo oczekuje na powtórne przyjście Pana Jezusa. Dla wielu ludzi koniec świata nie łączy się z przyjściem Pana Jezusa. Po prostu nie rozumieją tych rzeczy. Ale pierwsi chrześcijanie bardzo często, gdy się witali, gdy się pozdrawiali, to co mówili? Maranata, Pan przychodzi. To było ich pozdrowienie. Na grobie naszej córeczki, która miała 4 miesiące, jak zmarła, umieściliśmy taki napis na płycie nagrobkowej: Jezus mnie wzbudzi. To jest naszą nadzieją, naszym przekonaniem i chcieliśmy, żeby osoby, które będą odwiedzać grób naszej córeczki, były świadome, że mimo bólu, który przeżyliśmy, mimo olbrzymiego smutku, jednak mieliśmy pocieszenie, głębokie wsparcie, że Pan Jezus wzbudzi naszą córeczkę w dniu swego powtórnego przyjścia. Możemy powiedzieć, że jest to ruch religijny, Kościół, który został powołany przez Pana Boga, został przepowiedziany w proroctwie, a więc nie dlatego jest tylko wyjątkowy z uwagi na te cechy, które przed chwilą omówiliśmy, ale przede wszystkim dlatego, że jest w proroctwie bardzo wyraźnie przedstawiony. I tutaj są takie trzy cechy bardzo wyraźne. I muszę powiedzieć, że żaden inny Kościół nie przypisuje sobie tych trzech identyfikujących, charakteryzujących ten ruch religijny, ten ruch proroczy. Adwentyści utożsamiali się z tymi cechami, uważali, że one charakteryzują Boży Kościół, zanim nawet on został założony. I pozwólcie, że podam na te trzy takie bardzo ważne cechy, które są omówione w Biblii. Mianowicie czytamy w Księdze Objawienia lub Księdze Apokalipsy w 10 rozdziale o pojawieniu się szczególnego ruchu religijnego, szczególnego zainteresowania właśnie pewnym poselstwem, które miało się zrealizować, które miało się wypełnić, które miało dać początek pewnemu ruchowi religijnemu. I my czytamy w wierszu 10. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój był pełen gorzkości. I powiedziano mi,
musi znowu prorokować o wielu ludach, narodach, językach i królach. Czyli inaczej ta symbolika zjedzenia to jest przyjęcia przesłania, przyjęcia tego poselstwa, które znajdowało się w tych książeczkach. Interesowałoby nas, o jakie tu proroctwo szczególnie chodzi? Jakie przesłanie spowodowało tak wielką radość, że kiedy inaczej zjeść, to znaczy przyjąć to przesłanie, powodowało tyle radości, tyle słodyczy, tyle inspiracji, ale po pewnym czasie zamieniło się to w gorycz, rozczarowanie. I gdyby się wydawało, że to wszystko ma się w taki sposób zakończyć, że to przesłanie ma być w ten sposób zakończone, byłoby to tragedią. Ale w wierszu 11 czytamy, nie, nie, ty musisz prorokować, ty musisz zwiastować, ty musisz powiedzieć innym ludom, narodom, językom o tym przesłaniu, które jest. Dalej, my czytamy w 12 rozdziale Księgi Objawienia, Księgi Apokalipsy. To jest ciekawy 12 rozdział, nie będziemy go omawiać. Jest tutaj przedstawiony Kościół Boży i smok, który go atakuje, szatan. Kościół Boży na przestrzeni całej historii. Jest Kościół Starotestamentowy, Kościół Apostolski i Kościół Nowotestamentowy, czy Kościół przy końcu historii Ziemi. I w 17 wierszu czytamy, i zawrzął smok, ale Biblia sama nam tu wyjaśnia, że smok to jest szatan. Gniewem na niewiastę mi odszedł, aby podjąć walkę z kim? Z resztą jej potomstwa, który co robi? Szczerze przykazań Bożych, zachowuje przykazania Boże i trwa przy świadectwie o Jezusie Chrystusie. I tutaj 19 rozdział Apokalipsy wyjaśnia nam, jak możemy zrozumieć to świadectwo Pana Jezusa. To jest bardzo ważne. 19 rozdział i tutaj czytamy w 10 wierszu następujące słowa. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, czyli aniołowi Jan, apostoł, ostatni żyjących apostołów na wyspie Patmos, który miał całą wizję przedstawioną w Apokalipsie, chciał mu oddać chwałę. Mówi, nie czyń tego, anioł upomina Jana. Jest to dziwne, przywódcy religijni, niektórzy przyjmują hołdy, ludzie całują ich, padają im do stóp, a tutaj anioł, wysłannik Boży, zabronił czegoś takiego. Nie czyń tego, ja jestem tylko współsługa. Komu masz oddać chwałę? Panu Bogu. I jemu oddaj pokłon. I to ostatnie zdanie jest bardzo ważne. A świadectwem Jezusa jest co? Duch proroctwa. Czyli Kościół, Boży Kościół, który będzie w czasach końca, jest przepowiedziany, że będzie się charakteryzował tym, że zachowuje 10 Bożych przykazań, ale również posiada dar proroczy, czego nie posiadają inne społeczności religijne. Mówią, że mają dar proroctwa, ale nie zachowują całego dekalogu. Jeszcze inne mówią, my zachowujemy dekalog, ale nie posiadają daru proroctwa. To jest niezwykle ważne. No i Apokalipsa 14 rozdział to jest to przesłanie, to poselstwo, które zostało temu Kościołowi powierzone. W tym celu Bóg ten Kościół powołał. W tym celu ten Kościół został zorganizowany. Mianowicie ten Kościół ma głosić poselstwo trzech aniołów, tak zwaną Ewangelię wieczną. Wciąż tą samą, że możemy być pewni czego. Często ludzie mówią, jedna rzecz jest pewna. Jaka mówią? Śmierć. To jest najmniej entuzjastyczna wypowiedź. My musimy być pewni czego? Zbawienia. Kto jest pewny zbawienia tu w zborze? Jakoś tak nie widzę rąk uniesionych. Niektórzy tylko mają. Kiedy mówimy, nie podnosimy rąk, to o czym to świadczy? Może świadczyć, niekoniecznie świadczy. Może być skromność, prawda, i dlatego nie podnoszę, a może być brak pewności, bo jesteśmy świadomi, że wiele nam w życiu jeszcze co? Brakuje. Kiedy myślimy, jakimi moglibyśmy być, a nie do końca jesteśmy. W ten czas koncentrujemy się na sobie. Kiedy ja myślę o zbawieniu, to koncentruję się na kim? Na Jezusie Chrystusie. Nigdy bym nie mógł tu wystąpić, gdyby nie Chrystus Pan. Pozwólcie, że powiem kiedyś
byłem na terenie Jerozolimy i szedłem tą słynną drogą Via Dolorosa. Był to grudzień, nie było mnóstwo pielgrzymów, było bardzo mało ludzi w ten czas. I tak szedłem i tak czułem się dobrze, chociaż próbowałem rozmyślać, jak mój Zbawiciel szedł przede mną. Niósł krzyż przez pewien odcinek drogi. I tak rozmyślałem, dziękowałem Jemu, ale nagle taka myśl mną poruszyła. Chwileczkę, ty idziesz tutaj wyprostowany, spokojnie, nikt ciebie nie zaczepia, nikt tobie nie ubliża, nikt nie krzyczy na ciebie, nikt nie pluje. Wiesz dlaczego? Bo 2000 lat temu przed tobą szedł twój Zbawiciel, który całą hańbę twojego życia wziął na siebie. Dlatego ja mogę przejść spokojnie. Dlatego ty możesz iść spokojnie. Dlatego możesz żyć i musisz żyć pewnością zbawienia. Nie, że może będę zbawiony, może kiedyś. Musimy mieć pewność zbawienia, siostry i bracia. Inaczej będziemy nie do końca szczęśliwymi ludźmi. Czyli jeżeli nie mamy pewności zbawienia, to znaczy, że nie tak bardzo liczymy na Pana Jezusa, ale liczymy wciąż na siebie. Jak będę lepszy, doskonalszy? Absolutnie nie. Absolutnie tak nam nie wolno myśleć. Dlatego objawienie, 14 rozdział, ma coś szczególnego do zwiastowania. Jest zwiastowana która Ewangelia? Jak jest nazwana? Ewangelia wieczna. Ta Ewangelia, która była od samego początku już w raju zwiastowana, a następnie wzywa do bojaźni, do oddania szacunku Bogu w czasie, kiedy co czci ludzkość? Co czcimy? Stworzenie czcimy, prawda? Ludzi czcimy, sami siebie. Dla nas wartości materialne są najważniejsze. Zgodzicie się ze mną? Że dla nas wartości materialne są najważniejsze? Czy nie? Nie? No, wiecie, powiem tak, może tą historię słyszeliście, już wybaczcie, jeżeli słyszeliście, ja ją powtórzę. Byłem poruszony naszą jedną siostrą z Elbląga. Pewien młody człowiek przed ślubem chciał otworzyć swój prywatny biznes, wziął sporą pożyczkę z banku, ale jak młody człowiek nie do końca wszystko przemyślał, z banku z tą gotówką jechał, wracał na motorze i włożył z tyłu. I nie zabezpieczył reklamówki, w której były te pieniądze. I oczywiście, kiedy dojechał do domu, patrzy, nie ma torby. Wrócił, ale śladu po tym nie było. Był załamany. Tuż przed ślubem to było. I mówi, co ja mam zrobić? Ożenię się z tą dziewczyną, którą kocham i mam ją zawieść? Ma wejść potężny dług przeze mnie? Nie, 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 nie. Nie, nie, muszę wziąć to na siebie i ja odbiorę sobie życie. W tym czasie nasza wyznawczyni szła przez chodnikiem i patrzy, jakaś reklamówka leży. O, podniosła. Tyle pieniędzy w życiu nie widziała. Jak myślicie, co dalej zrobiła? Rozglądnęła się, czy nikt ją nie widzi i szybko schowała? Nie. Udała się na posterunek policji. Powiedziała, panowie, znalazłam reklamówkę z dużą ilością gotówki. Policjanci byli zaskoczeni, że są jeszcze tacy ludzie, którzy mają takie zasady. Ale czyja to jest? Ta gotówka, ale znaleźli dane, tam właśnie była informacja z banku, nazwisko tego człowieka. No i powiedzieli, proszę panią, niech pani wsiada z nami w radiowóz, podjedziemy na ten adres. A ten człowiek już przygotowywał sobie linkę, żeby, prawda, powiesić się. I kiedy już był w tym momencie prawie, że wykonywania tego, nagle ostre pukanie do drzwi. Przerażony pytał się, kto tam? Policja. A co chcecie, panowie? Proszę otwierać. No jak policja mówi, proszę otwierać, no to nikt nie ryzykuje, więc szybko otworzono. Otworzył drzwi. Policjant pokazuje mu reklamówkę. To jest pana reklamówka? Moja, zszokowany. Moja, ale skąd macie, panowie? Ta pani szła i znalazła. Niemożliwe. Pani znalazła. Proszę panią, połowę pani oddam. Ależ ja nie chcę. To chociaż trochę pani oddam. Ja nie chcę nic. Niemożliwe. Są jeszcze tacy ludzie? Tak, są. Jestem chrześcijanką, kocham Pana Jezusa. Uratowała mi Pani moje życie.
Musimy zdawać sobie sprawę, że w świecie, w którym pieniądze, mamona jest najważniejsza, jesteśmy gotowi na wiele poświęceń. Jesteśmy z reguły bardzo dużymi egoistami. Jeżeli ktoś powie, że nie jest egoistą, to ja w to nie uwierzę. Zgodzicie się ze mną? Mniejszym lub większym, ale myślimy przede wszystkim o kim? O sobie, o sobie. Mówiłem kiedyś, jak przyjechał mój syn z moim małym wnuczkiem, miał niecałe 3 latka i chciałem go wybadać. Mówię, może on nie jest jednak takim egoistą. Żona przygotowała ciasto, on siedział obok mnie, włożyła na mój talerzyk, a na jego talerzyku nie było nic. I on tak patrzy na mnie i mówi, dziadku, dasz mi kawałek ciasta? Oczywiście, dałam mój kawałek. On taki zadowolony, bo lubi ciasto. Mówi, a podzieli się ze mną. A on się odwraca plecami, udaje, że nie słyszy. Wiecie, typowo, nie? On nie słyszy, co ja mówię. A ja mówię, Lianku, nie podzieli się ze mną? A on mówi, ale to moje. Ale przecież ja tobie dałem. No to taką drobinę mikroskopijnej wielkości podaje, mówi, masz. O, jakiś ty wspaniały, jakiś szczery. I śmiałam się później do żony, jak było coś dobrego. Mówię, kochanie, to jest moje, wiesz, ja to lubię. To jest nasza natura. Ale poselstwo, które mówi z objawienia, mówi o czymś innym. Mówi o innym ustosunkowaniu do życia. Poselstwo, które mówi o Bożym przebaczeniu, o Bożej miłości. Poselstwo, które zwiastuje o Bożym sądzie. I właśnie te, jak gdyby, 3 cechy powodują, że jesteśmy Kościołem wyjątkowym, proroczym, ale to nie znaczy, że powinniśmy uważać, że jesteśmy lepsi od innych. Nigdy nie miejmy dumy konfesyjnej. Proszę was, siostry i bracia. Możemy być zaskoczeni, że w niebie Bóg zbawi ludzi z różnych kościołów, z różnych społeczności, a może brakować z naszej wspólnoty niektórych osób. Mimo, że mamy tak dużą wiedzę, tak dużą świadomość, tak duże zrozumienie Bożych praw, bo to są 2 różne rzeczy. Świadomość, zrozumienie, a miłość do Boga. Jeżeli Go nie kochasz, to wiesz, to niewiele ci pomoże. Dlatego to jest niezwykle ważne, żebyśmy mogli być świadomi, że Pan Bóg powołuje nas do szczególnego zadania. Adwentyści, to co mówiliśmy w 10 rozdziale, może otwórzmy 10 rozdział Apokalipsy. I tutaj właśnie, gdy jest powiedziane na ten temat bardzo mocno w wierszu 2. A w ręku swoim anioł miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu i lewą zaś na lądzie. A więc miał jakieś przesłanie, które miało być zwiastowane. Ta książeczka była otwarta. Czyli do tej pory ona musiała być zamknięta. Do tej pory miała być jak gdyby niezrozumiana, niestudiowana, niepoznawana, ale apostoł Jan widzi na wyspie Patmos, że w następnych stuleciach to przesłanie będzie otwarte, będzie zrozumiałe. I oczywiście odnosi się to do Księgi Daniela. Otwórzmy może 8 rozdział z Księgi Daniela. I tutaj w 8 rozdziale Jan, prorok Daniel, otrzymuje szczególne przesłanie, szczególne poselstwo jest tutaj powiedziane. Może nie będziemy czytać tego 8 rozdziału, ale chcę podkreślić, że jest tutaj podane w wierszu 14 szczególne proroctwo, szczególny okres jest tutaj podany, a ten odpowiedział, aż do 2000 czysto wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Do pewnego czasu świątynia będzie jak gdyby zakryta, zapomniana lub postępowanie innych wspólnot religijnych powoduje to, że uwaga jest odwrócona od Chrystusa jako naszego Zbawiciela, jakiego pośrednika, a skupiona na świętych, na ludziach, na pośrednikach. To instytucja kościelna jest tym najważniejszym miejscem, tą świątynią. Nie, to jest dom modlitwy. To jest dom wielbienia Boga. To jest miejsce społeczności, miejsce uwielbienia Pana Boga. Ale świątynia jest w niebie.
Pamiętajmy o tym. I tutaj wyraźnie jest powiedziane, że po pewnym okresie świątynia wróci do swego prawa. Nie było świątyni w Jerozolimie. Daniel mówił o świątyni w niebie. O tym, że świat zrozumie, że świat jeszcze raz uzyska szczególne objawienie Bożej prawdy, że Pan Jezus wszedł do nieba, do niebiańskiej świątyni i że będzie ruch religijny, będzie Kościół, który będzie o tym innym przypominał, będzie o tym mówił. I dlatego tutaj w wierszu 26 jest wyraźnie powiedziane, to proroctwo, jak gdyby Pan Bóg powiedział Danielowi, które jest tak ważne o odnowieniu, o poznaniu służby świątynnej, będzie zapieczętowane, zamknięte. Czytamy wiersz 26. A widzenia o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się co? Po wielu dniach. A więc ty zapieczętuj to. Nie będzie zrozumiałe. I dlatego, gdy Daniel chciał lepiej to proroctwo poznać, to otrzymał właśnie to wyjaśnienie, które myśmy tutaj przeczytali, żeby zapieczętował. I w 12 rozdziale, wierszu 4, jest to jeszcze powtórzone. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. To poselstwo nie było skierowane do Daniela, lecz na czas końca. A więc musimy zdawać sobie sprawę, że proroctwo księgi Daniela i z księgi objawienia wskazuje, że pojawi się ruch religijny, który będzie miał poznanie przesłania, które było dane Danielowi, a następnie zostało przekazane Janowi i pokazane, w jaki sposób ono będzie poznane. Ono miało być zrozumiane przy końcu. Popatrzmy, okres proroczy, który Daniel chciał zrozumieć, to jest 2300 dni, jak wiemy, znamy tą zasadę dzień za rok, jest to zasada prorocza, w którym świątynia miała być zrozumiana. I to było jedyne poselstwo, które było zapieczętowane w księdze Daniela. Wszystko było inne zrozumiałe. I kiedy apostoł Jan na wyspie Patmos otrzymał dalszą informację, że to poselstwo będzie zrozumiane, że to przesłanie w przyszłości będzie głoszone, kiedy zobaczył anioła, który właśnie jest tą zapieczętowaną książeczką, która teraz już była otwarta, stał i przekazywał, jak gdyby jej przesłanie, było to niezwykle ważne. Był to bardzo dokładny czas podany, 2300 lat. My wiemy, że to wychodzi, kiedy zaczynamy liczyć od czasów wyjścia narodu izraelskiego z niewoli. Kończy się ten okres na roku 1844, a więc nie tak dawno. Ta księga była, miała być zrozumiała, miała być studiowana. Musimy pamiętać, że jest to bardzo dokładny czas i tak to się wypełniło. I właściwie chrześcijanie żyjący w tym czasie studiowali to i rozumieli, że to odnosi się do ich czasu, z tym, że pomylili jak gdyby dwa wydarzenia. Kwestia świątyni i kwestia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. W związku z tym byli przekonani, że wypełnienie się tego okresu proroczego to jest nic innego jak powtórne przyjście Pana Jezusa. A przecież przed światem było zwiastowanie poselstwa trzech aniołów, poselstwa Ewangelii, poselstwa ostrzeżenia, poselstwa Bożego Sądu. To było niezwykle ważne. Żyjemy w świecie, w którym ludzie zapominają o czym? O Bożym Sądzie. Uważają, jeżeli uda się tu jakoś przeżyć, to wszystko jest okej. Nie, Biblia bardzo zdecydowanie mówi na ten temat. I moglibyśmy mogli mówić na ten temat bardzo wyraźnie. Raz jest powiedziane, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, a później, jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Boimy się sądu czy nie? Jaki jest sąd dla nas?
kto był kiedykolwiek na rozprawie sądowej, nawet w charakterze świadka, mieliście takie doświadczenie i mieliście komfortową tam sytuację, dobrze się czuliście? Nie, ja sam się źle czułem, mimo że byłem tylko świadkiem. A Biblia nam mówi, że sąd dla dzieci Bożych jest dobrą nowiną. Dlaczego? Dlatego, że sąd sfinalizuje to wszystko. Sąd Boży pokaże, kto naprawdę jest winny za nasze grzechy. Mało tego, sąd wyraźnie usprawiedliwi nas, bo nasze winy, nasze grzechy wziął na siebie Chrystus Pan. To jest coś, czego my do końca może nie rozumiemy. To jest coś, co Bóg uczył Izraelitów, Boży lud przez cały czas, ale jednocześnie było to dla nich niezrozumiałe. Myśleli, że tak naprawdę te ofiary z baranków wyjednają Boże usprawiedliwienie, Bożą łaskę, Bożą przychylność. Jak gdyby nie chcieli zrozumieć, że to jest tylko symbol, który wskazuje na poważniejszą ofiarę, prawdziwą ofiarę, o której już było powiedziane w raju na samym początku. A więc, kiedy jako ten ruch religijny, który pojawia się w XIX wieku, na skutek studiowania Księgi Daniela, na skutek studiowania, zrozumienia, że pewna księga została otwarta, kiedy zrozumiano poselstwo 2300 wieczorów i poranków, ten bardzo długi okres proroczy, w ten czas wszyscy byli przekonani, że to jest ten czas końca. I dużą rolę odegrał William Miller i przede wszystkim mówimy o nim. Ale my musimy pamiętać, że William Miller wykonał olbrzymią pracę, ale nie był jednym z osób, które zwiastowały to poselstwo. Manuel Lacunza, Joseph Wolf. Byli to ludzie, którzy udali się do innych krajów, na inne kontynenty, do Azji, do Afryki, do Ameryki Południowej, do różnych krajów, gdzie była głoszona ta prawda. Moglibyśmy tutaj podawać bardzo dużo nazwisk, między innymi dzieci w Szwecji, które wykonywały tę misję, zwiastowały prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa. Australia i tak dalej, Tommy Plyford. Także to proroctwo było szczególnie ważne. A więc, kiedy była ta radość, wszyscy byli pewni, że 2300 wieczorów i poranków dotyczy powtórnego przyjścia, dotyczy końca świata i żyli tym wszystkim, o tym zwiastowali, było to niesamowite przeżycie. Jak gdyby zapomnieli, że o dniu i ani godzinie co? Nie wie nikt. Biblia na ten temat nic nie mówi. Biblia milczy na ten temat. Że 2300 wieczorów i poranków było związane ze świątynią. Było związane z szczególnym przesłaniem, rolą, którą wykonuje Pan Jezus. Ale tak jak powiedziałem, tak jak przypowiedziało proroctwo, dla tego ruchu religijnego, dla tych wierzących ludzi odkrycie, zrozumienie istoty, jak należy interpretować 2300 wieczorów i poranków, ten niezwykle ważny okres proroczy, od kiedy się on zaczyna i kiedy się kończy, było najważniejszą rzeczą. Zapomniano, jaki jest jego główny cel. I oczywiście najważniejszą rzeczą było to, że Jezus przyjdzie powtórnie. I cały świat był poruszony. Wszyscy oczekiwali. I kiedy wyznaczono datę na 1842 rok, 22 październik, wszyscy byli przekonani, że tak to się stanie. Dlatego Jan podaje. Tak, kiedy ją zjadłem, to przesłanie było słodkie, ale później stało się gorzkie. I teraz ciekawa rzecz. Józef Bates opisuje niezwykle ciekawie spotkanie namiotowe, które odbywało się w sierpniu, a więc jeszcze kilka miesięcy przed październikiem, w New Hampshire w 1844 roku. Taki opisał. Kiedy spotkanie, taki camp, podobnie jak u nas mamy w Zatoniu, czy w Polubiu, obojętnie jak to mówimy, kiedy spotkanie się skończyło i uczestnicy pakowali wszystko na swoje wozy, wołali głośno: oto przychodzi oblubieniec, wyjdź,
na jego spotkanie. Była to niesamowita radość. Do zobaczenia, siostry i bracia. Tylko 3 miesiące nam pozostały. Spotkamy się z Chrystusem. Już wszystko inne się nie liczy. Tak bardzo to przyjście było dla nich ważne. Tak bardzo żyli tą sprawą. Ellen White tak napisała, ten okres opisała. Jak rozpływające się fale, ten ruch docierał na cały kraj. Od miasta, od wsi do wsi, do najbardziej odległych miast, aż czekający Boży lud był w pełni poruszony. Ale kiedy pojawił się 22 października 1844 rok, Hiram Edsam tak opisuje to wydarzenie. Czekaliśmy na przyjście Pana aż do północy. Ten dzień minął, a nasze rozczarowanie stało się oczywiste. Nasza najpiękniejsza nadzieja przeminęła i nasze oczekiwanie nie spełniło się. Rozległ się tak wielki płacz, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Płakaliśmy i płakaliśmy aż do wieczora. Kiedy czytamy, jak zachowywali się inni ludzie, którzy z początku byli troszeczkę poruszeni ruchem tym adwentowym, ale kiedy ono się nie zrealizował, oczywiście były komentarze, szyderstwa, wyśmiewanie adwentystów. Byli przedmiotem niesamowitej krytyki, ale w sercu była ich olbrzymia gorycz, olbrzymie rozczarowanie. Panie, dlaczego? I w ten czas, kiedy spotykano się, nie poddano się temu, nie załamano się, nie zamknięto Biblii i powiedziano, nie, my nie chcemy mieć nic wspólnego z religią. Ale sporo osób, którzy przeżywało bardzo głęboko to rozczarowanie, spotykało się na całych nocnych spotkaniach na studiowaniu Biblii. I zwrócono uwagę właśnie na Apokalipsę, 10 rozdział. I tutaj zwróćmy uwagę na ten szczególny wiersz. Musi znowu prorokować o wielu ludach, narodach, językach i królach. Musisz prorokować. Czyli ten ruch nie miał zakończyć się rozczarowaniem. Ten ruch religijny, przepowiedziany w proroctwach, nie miał zakończyć się załamaniem, zniechęceniem, płaczem, przegraniem. Ten ruch religijny miał być ruchem misyjnym. Miał dotrzeć na cały świat. Właściwie 5 ruchów religijnych pojawiło się po upadku, jak gdyby, tego ruchu milerowskiego. Najsłabszy był ruch, który dał początek Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego. Wydawało się, że ten ruch absolutnie nie odegra żadnej roli. Tamte inne ruchy religijne gdzieś zanikły, a ten najmniejszy stał się potężnym, dzisiaj ogólnoświatowym kościołem. Kiedy byłem w Battle Creek, tam, gdzie właściwie nasze korzenie, nasza historia się rozpoczęła, i patrzyłem na te skromne początki, nie mogłem w to uwierzyć, że dzisiaj występujemy w ponad 200 krajach świata. 220, a nawet i więcej. Mamy swoich przedstawicieli. Mimo, że mamy przesłanie, tak powiedziałbym, troszkę inne od innych społeczności. Przesłanie, pełne Boże przesłanie, które wymaga miłości, posłuszeństwa i oddania. Zrozumiałem, że ten ruch nie mógł zakończyć się załamaniem. I tak jak Pan Jezus powołał 12 uczniów, skromnych ludzi, rybaków, prostych ludzi, Mateusz, celnik, i im powierzył to wielkie zadanie. Bóg to wielkie zadanie powierzył tym skromnym ludziom, którzy przeżyli potężne rozczarowanie. Pamiętamy, kiedy uczniowie szli do Emaus i tam Pan Jezus się przyłączył, jaki był ich stan duszy. Byli załamani, rozczarowani. I Pan Jezus pyta się ich, a oni Go nie rozpoznali. Więc zaczynają Mu tłumaczyć. Myśmy myśleli, myśmy oczekiwali, że On odbuduje
wielkość Izraela. I w ten czas, po dłuższej rozmowie i wieczorem, kiedy zasiedli do wieczerzy, poznali, że to jest Zbawiciel. Wy musicie nie załamywać się, uczniowie, ale macie prorokować. I Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, mówi co? Idąc na cały świat, głoście Ewangelię, a ja jestem z wami. Podobne przesłanie, tak jak w Objawieniu 10 rozdziale. Idąc na cały świat, będziecie głosić Ewangelię wszystkim narodom, ludom, językom. I to jest niezwykle ważne. I patrzmy na tą kolejną cechę. To jest Kościół, który co? Który zachowuje wszystkie przekazania, łącznie z sobotą. To jest Kościół, który posiada świadectwo Jezusa, czyli posiada ducha proroctwa. To jest Kościół, który te rzeczy zwiastuje. W roku 1844 Ellen Harmon miała 17 lat. I kiedy modliła się z grupką swoich koleżanek, doświadczyła jak nigdy do tej pory szczególnego działania Ducha Świętego. My mamy przykłady w Biblii, że Bóg wybierał kobiety również na proroków. Debora, córki Filipa. To nie jest sprawa, która jest tylko oddana mężczyznom. Nie, kobiety mogą wykonywać. Wydaje mi się, że powód, że Bóg wybrał tą dziewczynę, był to, że była niezwykle skromną niewiastą, nie była wykształconą i kochającą bardzo mocno Pana Boga. Że nie mogła nie mogła stanąć przed grupą i zaimponować swoją wiedzą, swoim intelektem, ale mogła powiedzieć, to Pan Bóg mi przekazał. Nie wiem dlaczego. I rzeczywiście, gdyby czas nam pozwolił, moglibyśmy tutaj powiedzieć, że Bóg wcześniej dwóch innych mężczyzn powoływał, ale oni się wycofali, a kiedy chcieli do tego wrócić, już Pan Bóg tą skromną niewiastę. I popatrzmy, jaką pracę ona wykonała. W ciągu 70 lat swego życia miała 2000 wizji. 2000 wizji. Nie zapomnę, kiedy byłem w jednym, właśnie w Loma Lindzie, tam, gdzie Ellen White mieszkała, i pastor, który nas oprowadzał, opowiada, że przyszedł jeden z liderów kościoła do Ellen White, a ona miała przed chwilą wizję. I była tak poruszona, że mówi do niego, słuchaj, widziałeś? Kogo? No anioł tu był przed chwilą. Tak bardzo to przeżywała. To było niesamowite. Popatrzmy, 5000 artykułów. Nie miała maszyny do pisania, nie miała możliwości komputerowej, jakie my mamy. To wszystko było ręcznie pisane. 5000 artykułów, z tego jest 24 książki. To są niesamowite rzeczy. To jest pierwsze widzenie, które zostało jej ukazane. Droga, po której idą ludzie wierzący do Pana Boga, do Królestwa Bożego. I na tej drodze niektórzy się wycofują. Jest ona zbyt dla nich trudna. Niektórzy jadą w swoich powozach, a ona staje się coraz węższa i trzeba zrezygnować z powozów, a wraz z tym trzeba zrezygnować z mnóstwo rzeczy osobistych, wartościowych. I wyjść i iść pieszo po tej wąskiej drodze. Ale niektórzy wolą jednak zostać, wycofują się. Nie chcą iść dalej, nie chcą rezygnować swoich rzeczy osobistych. Ale droga staje się tak bardzo wąska, że nawet nie możesz swobodnie iść. Musisz wszystkiego zrezygnować i chwytać się brzegu tej drogi, ponieważ po obu stronach jest przepaść. Możesz upaść. Potrzebujesz uchwycenia się. I właśnie jak gdyby to widzenie nawiązuje, że Boży lud, gdzie wiele osób się zaangażowało, słuchało poselstwa o przyjściu Pana Jezusa, z biegiem czasu rezygnuje z tego przesłania. Z biegiem czasu odchodzi, ponieważ nie chce narazić się innym. Pamiętam pewien człowiek, właściwie to była rodzina, którą przygotowałem do chrztu, mieli hodowlę świń. Dobrze im się to wszystko układało i kiedy doszliśmy do tematu właśnie na temat zdrowia, na temat tego, co Bóg powiedział, jaka dieta powinna charakteryzować Boże dzieci. Kilka dni później otrzymałem telefon, że oni chcą na razie mieć przerwę w dyskusji.
Zrozumiałem dlaczego. Nie chcieli zrezygnować ze świń. Świnie były dla nich ważniejsze. Było mi smutno. Nieraz, gdy przejeżdżałem obok ich domu, myślałem o tym. Ale to są decyzje. Wiele ludzi przyłączyłoby się do ludu Bożego, gdyby nie musieli z czegoś zrezygnować. Nieraz, gdy jako młody człowiek zachęcałem innych do przyjęcia Bożego przesłania, niektórzy mi mówili, a co inni o tym powiedzą? Co moja rodzina? Co moi znajomi? Ba, ja muszę zrezygnować i z tego, i z tamtego. W takich sytuacjach wiedziałem, że dla tych ludzi Chrystus nie jest najważniejszy. Jeżeli, siostro i bracie, nie kochasz Jego, to tak naprawdę niewiele to osiągniesz. Adwentyści dnia siódmego są Kościołem, który ma zwiastować Ewangelię wieczną. Ewangelię, która jest nazwana tą finalną albo końcową, która wzywa cały świat do pokuty. Wzywa świat do nawrócenia. Ellen White tak napisała. W szczególnym znaczeniu Adwentyści dnia siódmego zostali powołani jako stróże i nosiciele światła. Jest to ostatnie poselstwo ostrzeżenia dla ginącego świata. Zwróćcie uwagę na to zdanie. Poselstwo trzech aniołów. Jest to ostatnie poselstwo ostrzeżenia dla ginącego świata. Świeci ono jasno ze Słowa Bożego. Zostało zlecone najbardziej ważne zadanie. Zwiastowanie poselstwa pierwszego, drugiego i trzeciego anioła. I to zdanie bardzo mnie zawsze inspiruje. Żadna inna praca nie jest tak ważna. Poselstwo Ewangelii, poselstwo ostrzeżenia, poselstwo, które przypomina, że jest Bóg Stworzyciel. Żyjemy w czasie, kiedy teoria ewolucji stała się właściwie faktem dla wielu ludzi. Byłem zaskoczony, kiedy czytałem na przykład w Stanach Zjednoczonych, pytano się, ankietę przeprowadzono w społeczeństwie amerykańskim, jaki procent ludzi jest wierzących? Około 80% osób. A wśród naukowców zaledwie 33%. A więc co to znaczy? Żeby być naukowcem, to musisz być materialistą. Musisz być ateistą. Nie możesz być człowiekiem wierzącym. Bo inaczej nie zrobisz kariery. Poselstwo trzeciego anioła mówi co? Bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie temu, który co? Stworzył niebo i ziemię. Gdyby chrześcijaństwo nie było wierne i przestrzegało Bożych przykazań łącznie z sobotą, nigdy by nie przyjęło teorii ewolucji. Taką może krótką historię opowiem. Popsuł mi się alternator w samochodzie, udałem się do elektryka samochodowego i on miał dwóch synów. Jeden miał chyba 18 lat, drugi 19. I przez chwilę, kiedy byłem w tym warsztacie, było mi smutno, bo ten ojciec wciąż ich krytykował. Dlatego chcę zaapelować do matek, do ojców, nie krytykujcie swoje dzieci. Raczej starajcie się je pozytywnie kształtować. To nie znaczy, żebyśmy nie kształtowali pewnych rzeczy, ale krytyka jest bardzo niekorzystna. Czytałem na temat Darwina. Jego ojciec był ginekologiem bardzo rozchwytywanym i szanowanym w hrabstwie i troszeczkę był zawiedziony swoim synem. No bo Karol Darwin lubiał polowanie, jazdę konną, strzelanie. To były szczególne jego hobby. I ojciec niezadowolony mu przypominał, to z ciebie to co? Nic nie wyrośnie. I on gdzieś z tym rósł. I opowiadam tą historię i mówię też, że wierzę w stworzenie. A on do mnie mówi na koniec, ale Karol Darwin miał rację. Okej. Okay. Umówiliśmy się, że następnego dnia odbiorę alternator i pomyślałem sobie, że będę musiał tutaj pewną lekcję dać temu panu, że będę zachowywał się tak, jak gdybym nie zapłacił mu za alternator. A więc on przyniósł ten alternator, ja mu podziękowałem, wziąłem go do torby, życzyłem mu to, co najlepsze i udaję, że pomału odchodzę. A ten pan do mnie woła, ale pan nie zapłacił. A ja mówię, ale za co mam zapłacić? No za naprawę alternatora. Ja mówię, ale chwileczkę, pan wierzy w ewolucję. On tak słucha. Czyli według pana to jest
tego typu sprawa, że umieścił pan alternator w swoim magazynie w nocy, te części się same co poschodziły, bo w tym u pana w tym magazynku była temperatura i odpowiednie ciśnienie i w związku z tym on się naprawił. On tak patrzy na mnie zdziwiony. Ja mówię, proszę pana, czy pomyślał pan, jeżeli to proste urządzenie alternator potrzebuje kogoś, który się na tym zna, który wie, jak te rzeczy naprawić, połączyć. A istota taka jak człowiek, tak skomplikowana, tak cudownie przygotowana, sama powstała, tak na przypadek. I on tak się zamyślił. W ten czas już nic nie powiedział. Już nie mówił, że Karol Darwin miał rację. A tak nawiasem mówiąc, Karol Darwin, kiedy niedługo przed śmiercią powiedział, jest pewien problem. Oczy ludzkie dowodzą, czy stoją na przeszkodzie przyjęcia ewolucji. Bo ktoś to zaprojektował. Oko ludzkie musiał znać prawa optyki. Musiał te rzeczy znać. Nie mówią, że musiał być estetą, bo gdyby nie był estetą, to oko ludzkie znalazłoby się gdzieś na czole i byśmy wyglądali jak cyklop. I bardzo łatwo byśmy to oko utracili. Bóg osłonił oczodołach. Dlatego musimy o tych rzeczach pamiętać i to poselstwo, że Bóg jest stworzycielem, zwiastować ludziom. Ellen White tak napisała. Każde przesłanie poselstwa trzech aniołów powinno być zwiastowane we wszystkich częściach świata. To jest znacznie większe zadanie, niż jesteśmy tylko w stanie wykonać. Kochani, a więc to adwentyści, odpowiadają temu opisowi, zostali powołani do zwiastowania czegoś szczególnego tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Adwentyści żyją troszkę inaczej niż inne społeczności, postępują inaczej, zwiastują inaczej. Dlatego, że czują ten przywilej powołania, przywilej zadania, który został nam złożony. To jest coś więcej niż no, obowiązek ja powinienem. To jest ta radość, ta wdzięczność za uratowanie, że innym chcemy powiedzieć. Adwentyści są świadomi, że mają specjalne zadanie na czas końca. Że powinni o tym mówić, zwiastować, przypominać innym. Dlatego Bóg apeluje do nas, żebyśmy nigdy nie zapomnieli naszego proroczego powołania i misji. Kościół, którego Bóg przepowiedział w księdze Apokalipsy. Ruch religijny, który miał wykonać szczególne zadanie, jest właśnie Kościołem tym, który dotarł do ponad 200 krajów świata. Żeby ponownie doświadczyć głębokiego poświęcenia, jakie towarzyszyło pionierom. Zupełne oddanie się, misja. Kiedy patrzyłem, w jakich warunkach nasz Kościół działał, nie było środków finansowych, nie było wielu innych możliwości, a jednak wykonali niesamowitą pracę. Pamiętam, kiedy mój przyjaciel ze studiów pokazał mi pewne zdjęcia, pochodził z wyspy Papua Nowa Gwinea, mówi, przed chatami moich pradziadków były takie małe stosiki ludzkich czaszek. Mówię, o, mówi tak, bo to byli ludożercy, ale dotarła misja. Między innymi z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I ten kraj zmienił się. Ludożercy stali się chrześcijanami, którzy byli wegetarianami. I taką historię czytałem. Pewnego dnia tubylec na Papua Nowa Gwinea, gdzieś w buszu, na takiej polance jest i tam w takim dużym kotle przygotowuje takie specjalne lekarstwo ziołowe. Musi tam w pewnej temperaturze te zioła gotować. I wiecie, w wolnej chwili czyta Biblię. Jest szczęśliwy, że czyta Słowo Boże. I w pewnym momencie przychodzi turysta, dziennikarz niemiecki, taki pewny siebie, taki ma wyraz cyniczny, pewny, taki prymitywny, prawda, tubylec z Papua Nowa Gwinea, ale ten chrześcijanin nawrócony uśmiecha się do tego dziennikarza z Niemiec, pozdrawia go, a on tak pewny siebie mówi, a co ty tam czytasz? A on mówi, Pismo Święte, Słowo Boże. A na to ten dziennikarz takim szyderstwem mówi, ha, 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 u nas to nikt tego nie czyta. I w ten czas twarz tubylca się bardzo
zmieniła. Już się nie przestał uśmiechać, ale dość poważnie zaapelował do tego człowieka. Pamiętaj, gdyby nie ta księga, to w tym kotle nie gotowałbym warzywa, tylko twoje ciało. Ewangelia zmieniła twoje i moje życie. Jest to prawda, siostry i bracia? Zmieniła wasze życie? Możecie to powiedzieć? Możecie innym powiedzieć? Wasze małżeństwa, wasze rodziny naprawdę są inne? My mamy coś, czego nie mają inni ludzie. Jako chrześcijanie możemy modlić się o naszą miłość w małżeństwie, o nasze dzieci, o bliskich, nawet gdy one nie wybrały Pana Jezusa. Możemy modlić się za naszymi wnukami. Mamy kogoś, kto może pomóc. Pamiętajmy, że powinniśmy należeć do szczególnych ludzi, którzy najbardziej kochają Boga i ludzi. To jest coś wyjątkowego. W czasie końca Bóg posiada wierny lud, który jest właśnie, różni się od pozostałych denominacji w tych szczególnych kwestiach. Zachowuje przykazania Boże, pamiętajmy o tym. Posiada dar proroctwa i zwiastuje poselstwo na czas końca. To są szczególne cechy Kościoła proroczego, ruchu religijnego, który został przepowiedziany. Ale to nie powinno czynić nas ludzi zarozumiałych i dumnych. My mamy prawdę. My jesteśmy lepsi od innych. To powinno wręcz prowadzić nas do większej pokory, skromności. Pokazać ludziom, że jesteśmy prawdziwie nawróconymi chrześcijanami. Chcę powiedzieć, że wiele innych kościołów wykonuje dobrą pracę, charytatywną, pomaga, lecz żaden z tych ruchów religijnych, tych wspólnot religijnych, nie zwiastuje wiecznej, finalnej Ewangelii. To daje nam, adwentystom, świadomość szczególnej odpowiedzialności i pilności zwiastowaniu tego poselstwa. Chciałbym, żeby ten duch poświęcenia i oddania się doświadczył każdy wyznawca naszego Kościoła. Żebyśmy mogli w współczesnym świecie, który przyjął zupełnie ewolucjonizm jako coś prawdziwego, naturalnego, jako fakt. Pamiętam, kiedy byłem w kanionie Colorado i tam były warstwy i była informacja, że każda warstwa to jest inny wiek. Jeden 3,5 miliarda lat, drugi prawie 4 miliarda lat. I to nie było zaznaczone, że to jest teoria, że to jest przypuszczenie. To był fakt. I bardzo mnie to tak zasmuciło i poszedłem do pana kierownika tego muzeum i mówię, proszę pana, mam pewien niedosyt, a nawet pewne uwagi. A o co panu chodzi? Wyobraźmy sobie, że jestem nauczycielem, przychodzę z grupą małych dzieci i one to oglądają, czytają i biorą to jako pewnik. A to jest tylko teoria. Niesprawdzona, nieudowodniona. I chcę powiedzieć, że państwo jesteście nieuczciwi, bo już od samego początku gdzieś przekazujecie informację, która nie jest udowodniona, nie jest sprawdzona. Ja mówię, pochodzę z kraju, gdzie mieliśmy dzielnego, bardzo odważnego człowieka, Mikołaja Kopernika, który cały świat powielał teorię Arystotelesa, Platona, że to Ziemia jest najważniejsza, ten geocentryzm, to jest najważniejsze. Ale był taki odważny Polak, który mógł powiedzieć, nie, mylicie się. Dlatego bardzo bym apelował, gdybyście państwo zaznaczyli, że to są przypuszczenia, to jest teoria. Nie jest prawda. Dlatego, moi drodzy, niech duch poświęcenia, oddania, miłości do Chrystusa będzie nam towarzyszył każdego dnia, a Jego pokój niech będzie takim szczególnym błogosławieństwem w naszym życiu i w życiu naszych najbliższych. Amen.